Grzegorz Kościelnik, trener strzelectwa sportowego. W 2014 roku założył klub strzelecki w powiecie oświęcimskim. W ciągu zaledwie roku doprowadził do uzyskania licencji klubowej Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego i rozpoczął szkolenie młodzieży. Od 2016 roku jest trenerem Ligi Ochrony Kraju w Oświęcimiu. Współpracuje ze szkołami powiatowymi PZ4, 10 i 2. W tej ostatniej jako sędzia prowadzi wszystkie zawody. W 2017 roku stworzył grupę młodzików, która od poziomu zerowego prężnie się rozwija, uzyskując coraz lepsze wyniki. Przede wszystkim dla mnie, jako dla zawodnika, Mistrzostwa Polski. To jest jakby cel, do którego dążę w tej chwili. Wiadomo, że jesteśmy na jakimś tam poziomie, więc dla mnie osobiście finał w największych zawodach byłby już bardzo dużym osiągnięciem. Jako dla trenera, no to na pewno doprowadzenie jednego z moich zawodników do poziomu, który mógłby rywalizować na poziomie już krajowym, takim powiedziałbym top. Do tego zmierzamy, także to są jakby takie dwa cele główne sportowe w tej chwili.